Szczęść Boże, jeszcze w okresie świątecznym, choć ja jestem akurat przygnębiony, ponieważ właśnie przed chwilą otrzymałem smutną wiadomość, mianowicie, że zmarł nasz wychowawca szkolny z okresu liceum. Byłem kiedyś młody, choć może trudno sobie to niektórym wyobrazić, ale chodziłem do liceum i tam mieliśmy wspaniałego wychowawcę i matematyka zarazem. I dzisiaj właśnie dowiedziałem się, że zmarł. No, jest to takie przygnębiające, smutne dla mnie akurat w tym okresie się dowiedzieć. Aczkolwiek nie będzie to miało wpływu na temat, którym dzisiaj będziemy się zajmować. Zanim jednak zaczniemy rozważać, to chciałbym przybliżyć kontekst tego wydarzenia, tych wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie, w świątyni, właśnie podczas świąt zwanych świętami Sukot, czyli tłumacząc bardziej na polskie, święto namiotów albo święto szałasów, różnie to nazywano. Niektórzy Żydzi mówili sezon radości na to święto, albo święto plonów też niektórzy, ponieważ to się wszystko wiązało ze sobą. To były bardzo radosne święta pod koniec sezonu rolniczego, tak bym powiedział, po zebraniu wszystkich plonów. Ale przejdę może do przybliżenia jakiegoś, jak wyglądały przebieg tych świąt, jak to wyglądało, tak żeby dobrze zrozumieć, ponieważ one są, w pewnym sensie symbolizują to, o czym za chwilę będziemy mówić, o czym pisze też Ewangelia. Właśnie te święta, święta Sukot. W ogóle ważny jest zawsze kontekst kulturowy, obyczajowy, kontekst geograficzny, kontekst historyczny, kontekst literacki nawet, gatunku literackiego, bo przecież zupełnie inaczej rozumiemy, odbieramy na przykład poezję, a zupełnie inaczej prozę. Zupełnie inaczej czytamy księgi historyczne, te, które są w Starym Testamencie, a zupełnie inaczej w Nowym Testamencie, gdzie są przeważnie księgi dogmatyczne. Listy Pawłowe albo Ewangelie, które opisują słowa Jezusa, to są księgi dogmatyczne. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Święta Sukot, które odbywały się, tak powiedziałem, gdzieś na przełomie września, października, kiedy już wszystkie plony z pól były zebrane. Zresztą taki był nakaz, bo to były święta z nadania Bożego i przez Mojżesza Bóg objawił Izraelowi, że należy te święta obchodzić bardzo uroczyście i radośnie, zebrać wszystkie plony, tak żeby już nie było nic, że tak powiem, na głowie, żeby można było spokojnie oddać się tym radosnym świętom, temu nastrojowi. Do tych świąt również zaproszeni byli zarówno niewolnicy, którzy tam gdzieś mogli być, mieszkać na terenie Izraela i w różnych domach przebywać, słudzy, służba, a także nawet i cudzoziemcy, którzy gdzieś tam byli i chcieli uczestniczyć, byli zaproszeni właśnie do tych świąt. To było jedno z trzech najważniejszych świąt pielgrzymkowych, izraelskich, żydowskich, na które pielgrzymowali Żydzi z całego Izraela i z wszystkich ziem, gdzie mieszkali, do Jerozolimy, żeby tam Bogu oddać chwałę, złożyć ofiary, no i radować się przez 7 dni. Jednocześnie nakazane było, ażeby w tym czasie mieszkać w namiotach, czy też w szałasach, czyli w takich bardzo prowizorycznych mieszkaniach, nazwijmy to. Nie wiem, czy to tak można nazwać. W każdym razie pamiętajmy, że w tym okresie, koniec września, początek października, w Izraelu jest jeszcze bardzo ciepło. Nie tak dawno moja żona wróciła stamtąd, z pielgrzymki. Tuż przed wybuchem tej wojny miała duże szczęście, że jeszcze zdążyła. No i opowiadała, że jest tam bardzo ciepło w tym okresie. Naprawdę temperatury gdzieś oscylowały w granicach 30 stopni. Także niech nas to nie dziwi, że był taki nakaz i że to jest całkowicie wykonalne i możliwe, żeby mieszkać przez tydzień w szałasie czy w namiocie. Była taka tradycja czy taki obyczaj, żeby przez dach tego namiotu było widoczne niebo, czy też szałasu, żeby on był tak zrobiony, żeby tam była dziura jakaś, przez którą widać byłoby rozgwieżdżone niebo. No i to święto miało symbolizować jak gdyby pielgrzymkę,
Izraela, ludu Bożego, przez pustynię, od uwolnienia z niewoli egipskiej, aż po dojście do ziemi obiecanej. 40-letnia pielgrzymka to była. Oczywiście to miało symbolizować i przypominać nie tyle trudy tej pielgrzymki, choć oczywiście no, to nie było jakimś wielkim luksusem mieszkanie w namiotach czy w szałasach przez ten okres czasu, ale to miało przypominać, że Bóg mimo tego opiekował się tymi ludźmi i swoim Bożym ludem. Dlatego, że nigdy nie brakowało im jedzenia, nigdy nie brakowało im picia i wody, no i ich ubrania się nie niszczyły w jakiś cudowny sposób. Nie wiemy jak, ale Bóg się troszczył o ten, właśnie w ten sposób, o ten naród, także nie brakowało im niczego. Choć oczywiście no, nie mieli takich może zbytków i luksusów, jakie były w Egipcie, ale tam byli też niewolnikami i musieli ciężko na to harować, pracować, no krwawica, krew, pot i łzy. No i zostali wyprowadzeni z tej niewoli, zmierzali ku ziemi obiecanej. I te święta właśnie symbolizują te nasze przejście od domu niewoli, grzechu, dzisiaj grzech jest naszą niewolą, do ziemi obiecanej, czyli do po prostu zbawienia wiecznego, do nieba, na które oczekujemy i to całe nasze życie jest właśnie tą pielgrzymką, tak jak tamta pielgrzymka, która była bardziej taka dosłowna, fizyczna, tak i my w pewnym metafizycznym znaczeniu czy symbolicznym, tamta symbolika ma jak gdyby ilustrować te nasze współczesne życie i pielgrzymkę. Biblia jest stale aktualna. To nie tylko, że Żydzi tam obchodzili swoje święta, bo byli pomni na tą swoją pielgrzymkę, przez którą Bóg ich prowadził od ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, ale też Biblia jest aktualna dla nas dzisiaj, nie? To jest po prostu nasza pielgrzymka życiowa. No i no te owoce, które zbieramy pod koniec życia, no też jakby cała ta symbolika obrazuje te nasze życie i tą naszą pielgrzymkę. Jak wyglądało to? Tak mówiłem, 7 dni radowania się ludzie mieli odpoczywać, radować się, przynosić owoce ziemi, tam spożywać jakieś cytrusowe owoce również też były. Wszystko, co było możliwe, tak żeby ludzie jedli, pili i dobrze się bawili, tak można powiedzieć. Na początku świąt rozpalano 4 potężne kandelabry przed świątynią na dziedzińcu kobiet. Te kandelabry wypełnione oliwą, nie wiem jakiej były wielkości, ale były potężne według opisów. Rozświetlały swoim blaskiem światła całą Jerozolimę. Tak? Niektórzy twierdzili, że najdalsze zakątki Jerozolimy dochodziło światło z tych 4 potężnych kandelabrów, w których paliła się oliwa, a knotami były, jako knoty służyły stare pasy, zużyte już pasy arcykapłanów. No i w czasie tego święta, w ostatnim dniu, tym najbardziej uroczystym, kapłani zbierali się w świątyni, dzielili się na 3 oddziały, 3 grupy takie. Jedna z tych grup pozostawała w świątyni, gdzie pełniła służbę świątynną, a 2 pozostałe udawały się poza świątynię. Jedna z tych grup, które tam się udawały poza świątynię, zmierzała w kierunku doliny, chyba doliny Cedronu, nie wiem, ale chyba tak, i tam w każdym razie wycinała gałązki wierzbowe i jakiś palm, nieraz o długości, jak opisują, 6 nawet metrów. Natomiast druga grupa udawała się w inne miejsce, udawała się mianowicie do sadzawki Siloam, czy Siloe, i tam na czele z arcykapłanem, który niósł złoty dzban i czerpał do tego dzbana, czerpał wodę. Ta woda z sadzawki Siloam nazywała się wtedy wodą żywota. Tak ją nazywano w tym złotym dzbanie. I te zaszczyty królewskie były okazywane właśnie tej wodzie, tej nabieranej do tego złotego dzbana. Choć oczywiście nie miało to jakiegoś magicznego znaczenia, żeby Żydzi oddawali jakąś magiczną cześć wodzie. Nic takiego. To była tylko taka symbolika religijna. Zaraz się okaże, jak będziemy czytać tutaj Ewangelię, jak niesamowicie
przesłanie tych tradycji, tych rytuałów wskazywało na osobę Jezusa. To za chwilę, czytając Ewangelię, przekonamy się o tym. Tylko jeszcze przybliżę trochę może bardziej, jak wyglądała dalsza część tych przepięknych świąt. To niektórzy też mówili o nich święta kolorów, ponieważ było barwnie, kolorowo. Te kandelabry w nocy, przez całą noc się świeciły, paliło się tam światło, ogień. Czerpano wodę, więc te refleksy, błyski świetlne i tak dalej, to wszystko powodowało, że to święto było niesamowicie radosne, kolorowe i czegoś takiego osobliwego chyba nie było w żadnym innym narodzie takiego święta, jak właśnie tam wśród Żydów święto Sukkot. Tak mówiłem, na dźwięk trąby, na dźwięk rogu, na sygnał, te dwie grupy rozpoczynały marsz, dwie grupy kapłanów rozpoczynały marsz ku świątyni, powrotny. Spójrzmy na tą grupę, która udawała się do doliny. Wracając z tymi palmami i z tymi gałęziami wierzby, wachlowali jakby tymi gałęziami, tak że wytwarzał się szum, ja bym powiedział, niby skrzydeł anielskich. Co wam to przypomina? Oczywiście to, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy dało się słyszeć szum z nieba, niby wiatru. Inni mówili może jakby skrzydła anielskie. Właśnie taki szum dał się słyszeć, kiedy wachlowano tymi, idąc w procesji w kierunku Jerozolimy, gdzie spotykali się z tą drugą grupą, tą od tego dzbana złotego, z tą wodą żywota, którą niósł arcykapłan na czele tego pochodu, tej procesji. Te dwie grupy się łączyły i uwaga, pod przewodnictwem pewnego lewity na samym czele prowadził te dwie grupy, całą tą procesję, lewita, który grał na flecie piękną, ale łagodną melodię. Ta melodia, niektórzy mówią, symbolizuje albo symbolizowała, zapowiadała melodię Ewangelii. Piękną i łagodną. A ten lewita, i tu jeszcze raz uwaga, nazwany był przez całą tą procesję, w tym całym rytuale, nazwany był tym, który jest przebity. I znowu, co wam to przypomina? Dziwne, prawda? Lewita, który gra taką piękną melodię i nazywany jest tym, który jest przebity, prowadzi te dwie grupy kapłanów, jedną wachlującą tymi palmami, drugą ze złotym dzbanem, z wodą żywota. I ci kapłani z arcykapłanem na czele idą za tym lewitą, który prowadzi ich do Bożej Świątyni. Niesamowity obraz, prawda? Już chyba mamy już teraz jakieś skojarzenia. Kto jest tym, który prowadził? Właśnie to on jest Jezusem, symbolizuje w każdym razie Jezusa. Oczywiście oni o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieli, dlaczego ten, który prowadził cały ten pochód, tą procesję uroczystą i doniosłą, dlaczego on się nazywa tym, który jest przebity? Otóż, jak pamiętamy, czy może nie wszyscy, ale przypomnę, w Starym Testamencie prorocy, chyba w Izajasza albo w Jeremiasza jest napisane, że właśnie o Mesjaszu, że będzie on przebity za nasze grzechy i powieszony na krzyżu. I właśnie ten lewita symbolizował Jezusa, o czym oczywiście jeszcze nie wiedziano wtedy. No i kiedy już przybyli do świątyni, wtedy grupa kapłanów z tym złotym dzbanem okrążała ołtarz 7 razy. 7 razy, tak jak wtedy, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej i jak pamiętacie, 7 razy zostało miasto Jerycho okrążone, zanim pękły jego mury, na dźwięk trąby i modlitw. I wtedy ziemia obiecana stanęła otworem, została zdobyta. Tutaj kapłani okrążali 7 razy ołtarz, a następnie ten arcykapłan wylewał, nastąpił moment ciszy, ponieważ to wszystko się odbywało przy recytowaniu psalmów. Psalmu 118, chyba, o ile mnie pamięć nie myli, i tam jest napisane: Boże, błogosław nam, Boże, zbaw nas. Zbaw nas,
daj nam życie i nas błogosław. Ten psalm recytowano i kiedy ucichło wszystko i w świątyni zrobiła się cisza, jak makiem zasiał, wtedy arcykapłan wylewał wodę i wino. Wino było w srebrnym dzbanie, a woda żywota była w złotym dzbanie. Te zaszczyty królewskie były okazywane wodzie, a nie winie, a nie winu. Nie wiem dlaczego tak. Pamiętamy, że kiedy Bóg Jezusa został przebity włócznią na krzyżu, również z jego serca wypłynęła woda i krew. Być może to jest nawiązanie do tej symboliki. W każdym razie wtedy arcykapłan wylewał tą wodę na ołtarz. I to był jakby najświętszy moment całej tej liturgii, tego święta Sukot. A teraz przejdźmy do tekstu i przeczytajmy, jak to wszystko wyglądało. Czytam 7 rozdział Ewangelii Jana od zdania 37. A Jezus w ostatnim wielkim dniu święta stanął i głośno zawołał, głosząc: jeśli kto pragnie, niech przychodzi do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, bo Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. Wtedy wielu spośród tłumu, słysząc to słowo, mówiło: on jest naprawdę tym prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Natomiast jeszcze inni mówili: czy z Galilei przyjdzie Mesjasz? Czy Pismo nie powiedziało, że z potomstwa Dawida i z Betlejem, miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Mesjasz? Stał się więc rozłam między ludem z powodu niego. A niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie podniósł na niego ręki. Przyszli więc podwładni do arcykapłanów i do faryzeuszów, a oni im powiedzieli: dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli podwładni: żaden człowiek nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy uwierzył w niego ktoś z przywódców lub z faryzeuszów? Tylko ten tłum, nieznający prawa, jest przeklęty. I powiedział do nich Nikodem, ten, który przyszedł do niego w nocy, a był jednym z nich: czyż nasze prawo sądzi człowieka, jeśli wcześniej nie usłyszy od niego wyjaśnień i nie pozna, co czyni? W odpowiedzi rzekli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, to zobaczysz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. I poszedł każdy do swojego domu. Teraz, kiedy widzimy, jak wyglądały te święta Sukot, święta namiotów, szałasów, łatwiej nam będzie zrozumieć, co się tam właściwie stało. Jeszcze warto tutaj nadmienić, bo w naszej cywilizacji, kulturze, technice woda nie jest żadnym problemem. Podchodzisz do kranu, odkręcamy i mamy wodę. Tyle, ile chcemy. Dlaczego tam ta woda miała takie znaczenie i była nazwana wodą żywota? Może nam się to wydawać dziwaczne nieco. Ponieważ trzeba tutaj właśnie wziąć pod uwagę i ten właśnie kontekst geograficzny, kulturowy, religijny i tak dalej. Geografia. No, w tamtym miejscu, w tamtym szerokości geograficznej, woda była czymś niezwykle cennym, no i rzadkim, ponieważ były tak zwane wczesne deszcze, to były deszcze wiosenne oraz późne deszcze, deszcze jesienne. W tym czasie, kiedy te wydarzenia się rozgrywały, przełom września i października, trwała jeszcze susza. I od właśnie obfitości tych deszczów zależały plony na cały następny rok, a więc w zasadzie od plonów zależało ich życie i dostatek ewentualny lub głód, klęska głodu. A więc woda miała niezwykłe znaczenie w tamtym miejscu. Moja żona niedawno, tak jak mówiłem, wróciła z Izraela i była tam właśnie pod koniec października, kiedy jest no, potworna susza. No, te zdjęcia, które stamtąd przywiozła, no, pokazują, że tam wszystko jest żółte albo w jakichś takich kolorach suszy. Więc no, tutaj widzimy w tej geografii widzimy, jak bardzo ważna była tam woda. No i bez tej wody nie było życia, także i takiego, powiedzmy, jak jakiś król oblegał miasto czy gród
i w tym grodzie byli zamknięci ludzie, to mogli tak długo walczyć i utrzymywać swoją wolność, tak długo ten wróg nie był w stanie zdobyć, złupić tego miasta i zabrać tych ludzi do niewoli, zniewolić ich, zgwałcić kobiety, zabić mężczyzn, póki mieli wody. Jeśli woda się skończyła, to skończyła się ich wolność, w zasadzie tak można powiedzieć. A więc ta woda była niesłychanie ważna. Tutaj jeszcze dodam, że ta sadzawka Siloe, z której właśnie czerpano tą wodę żywota, ona miała połączenie takim długim tunelem wykutym w skale, w litej skale, ze źródłem wody, które znajdowało się poza Jerozolimą. Te źródło wody właśnie zasilało za pomocą tego długiego tunelu o długości no chyba prawie kilometra, kilkuset metrów na pewno. Moja żona tamtędy przechodziła z całą wycieczką, podobno pół godziny w całkowitej ciemności. No oczywiście mieli tam jakieś latarki, ale pół godziny idzie się tym, brodząc po kolana nieraz w wodzie, wąskim przejściem, ledwo jeden człowiek się tam zmieści. I tym tunelem była doprowadzona woda do sadzawki Siloe i dlatego była nazwana wodą żywota, bo Jerozolima nieraz była oblegana w swojej historii długiej. No i właśnie ta sadzawka zapewniała wodę. Te źródło oczywiście było ukryte. Wrogowie nie wiedzieli, że jest tam gdzieś w skałach takie źródło i doprowadza wodę do Jerozolimy, dzięki której mieszkańcy mogą się bronić. Woda też była często wspominana przez proroków w kontekście takim religijnym, jakby powiązana w jakiś sposób z Mesjaszem, który ma przyjść, który ma nadejść i z Bogiem, który jest tą wodą, wodą żywota. Także jakby taki kontekst religijny. Oczywiście nie oznacza to, że Żydzi w jakiś magiczny sposób czcili samą wodę. To był naród, który czcił Boga Jahwe. Oni nie byli bałwochwalcami, tak jak sąsiednie narody, więc woda nie była przedmiotem czci samej w sobie, ale pewnym metaforycznym symbolem tego, kim jest Bóg i że tak jak woda zapewnia życie, tak i Bóg zapewnia życie. No, teraz jak widzimy cały ten kontekst, staje się to trochę jaśniejsze. I w tym momencie, kiedy następuje ten najświętszy moment tego rytuału wylania wody na ołtarz przez arcykapłana ze złotego dzbana. Przypomnę, że ze srebrnego dzbana wylewano również na ołtarz wino. W tym momencie, kiedy ta woda się leje, Jezus wychodzi na środek, zapada cisza, jak makiem zasiał. Nie słychać niczego oprócz tej wody, która się tam wylewa. Jezus donośnym, mocnym głosem woła wręcz: to ja jestem tą wodą żywota. To ja jestem tą wodą żywota. Wyobrażacie sobie tą sytuację, jak ludzie musieli, jak musiało zamurować wszystkich, w szoku byli, no zmroziło wręcz. Do czego to porównać? No wyobraźcie sobie taką ilustrację tego, żeby sobie lepiej wyobrazić emocje, jakie towarzyszyły tej scenie. Gdyby w dzisiejszych czasach jakiś człowiek w kościele katolickim podczas najświętszego momentu mszy świętej, podniesienia, przeistoczenia, kiedy ksiądz podnosi do góry kielich i chleb, ktoś wychodzi na środek przed ołtarz i woła: ja jestem tym chlebem życia i kto spożywa mnie, ten będzie miał żywot wieczny i kto pije moją krew, ten będzie miał żywot wieczny. Wyobrażacie sobie taką scenkę? No a nie wiem, no, co by wtedy pomyśleli ludzie? No, z pewnością wielu by się tym momentem bardzo zgorszyło. I tak też było w tym miejscu, o którym mówimy, w świątyni. Kiedy Jezus wyszedł, wielu z tych ludzi po prostu nie uwierzyło w Niego. Byli tacy, którzy Go chcieli pojmać. No, również arcykapłani, zgorszeni taką sytuacją, chcieli posłać i wysłali straże, żeby pojmali Jezusa. Straż była uzbrojona. Rzymianie dopuszczali możliwość takich straży żydowskich w świątyni dla ochrony świątyni przed zbezczeszczeniem ewentualnym czy dla utrzymania porządku i tak dalej. Ta straż nosiła broń, więc mogła użyć tej broni. Jezus wychodzi w tym momencie na środek i donośnym głosem woła: ja jestem tą wodą żywota.
A w 8 rozdziale przeczytamy, dodaje jeszcze, ja jestem tą światłością świata. Ja jestem światłością świata. No wiadomo, bez światła nie można chodzić w nocy. No i w Jerozolimie nie było, tak jak w dzisiejszych miastach, że na każdym rogu ulicy tam jest jakieś oświetlenie elektryczne. Nie ma problemu żadnego. Znowu, my to zupełnie inaczej widzimy. Tam była całkowita ciemność. I tylko te cztery potężne kandelabry w czasie tego święta rozświetlały, jak podają okołobiblijne źródła, rozświetlały całą Jerozolimę. Także no, światło dochodziło prawie wszędzie. Jezus mówi, to ja jestem tą światłością świata. Niesamowite. Niesamowita scena. I co więcej, nie tylko Jezus jest tą wodą żywota, ale i my sami możemy nią być, ponieważ z naszego wnętrza popłyną te rzeki wody żywej. Ale kiedy mogą popłynąć rzeki wody żywej? To powiedział o Duchu. To chodzi o Ducha Świętego. To nie chodzi o jakąś wodę fizyczną, tylko o Ducha Świętego, którego mieli otrzymać wierzący, zaznaczam wierzący w Niego, bo Duch Święty nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony, czyli otoczony chwałą. A więc widzimy, że jest ścisły związek pomiędzy uwielbieniem a otrzymaniem Ducha Świętego. Nie można mieć Ducha Świętego, jeżeli nie otoczy się chwałą Jezusa, jeżeli nie uwielbi się Jezusa. A więc ci, którzy nie uwielbiają Jezusa, nie mają Ducha Świętego. A czym jest uwielbienie, mówiłem przed chwilą. To nie jest podskakiwanie, śpiewanie i granie na instrumentach. To jest tylko jeden z jego elementów uwielbienia, ten ostatni. Najważniejsze to jest oddanie całego swojego życia i ustawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Służenie Jemu, Bogu i ludziom. Jeżeli tak wygląda twoje życie, można powiedzieć, że otaczasz Boga czcią i chwałą i że Go uwielbiasz. Jeżeli tak nie wygląda twoje życie, to całe te podskakiwanie, śpiewanie i jeszcze tam inne jakieś najczęściej kojarzone z uwielbieniem rzeczy, takie jakieś msze uwielbieniowe i tak dalej, są po prostu czczym uwielbieniem, czczym oddawaniem chwały i zastępnikiem, erzacem, takim fałszywką po prostu, fałszywką religijną. Słowo dzisiaj uwielbienie, słowo uwielbienie kojarzy się współczesnym chrześcijanom właśnie z takim śpiewem, z jakimiś radosnymi rodzajami nabożeństwa, na których są pieśni, śpiewają, koncerty jakieś ewentualnie uwielbieniowe z dobrymi zespołami, najczęściej muzycznymi. Uwaga, ja tego wszystkiego nie neguję, tylko ustawiam to we właściwej kolejności. Najpierw jest uwielbienie polegające na oddaniu Bogu czci swoim własnym życiem, rozważaniu Jego słowa, życiu według Jego nauczania, poświęceniu się dla innych ludzi, poświęceniu swojego czasu, swoich pieniędzy i swojego wysiłku, żeby Bogu służyć, a tym samym ludziom. A dopiero potem można śpiewać i grać. Jeżeli jest na odwrót, to myślę, że to jest właśnie próżne uwielbienie. I słowa Jezusa, który powiedział, ten lud, czy właściwie proroka, ten lud czci mnie wargami, ale sercem swoim i życiem jest daleko ode mnie, właśnie odnoszą się do nas. Jeżeli w ten sposób chcemy Boga uwielbiać, tylko słowami i tylko ustami. Uwielbienie to jest po prostu cenienie Boga ponad wszystko inne. I tak jak Jezus poświęcił swoje życie aż do krwi, tak i no, powinniśmy być Jego naśladowcami. Oczywiście ja rozumiem, że tutaj w Europie nie ma takich naśladowców. Oni mogą gdzieś być, ewentualnie w jakichś tam krajach islamskich, gdzie islamiści biegają z maczetami za chrześcijanami. Ale jeżeli nie będziemy Boga uwielbiać w duchu i w prawdzie, tak nakazał Samarytance, pamiętamy rozmowę z poprzedniego rozdziału, z poprzednich rozdziałów, w duchu i w prawdzie, że nie przyjmiemy, że to jest właśnie prawdą, takie uwielbienie jest prawdą, jest prawdziwe, no to będziemy uwielbiać Boga w fałszywy sposób, który nie jest prawdziwym uwielbieniem. Jest po prostu fałszywką uwielbienia, jest kłamstwem. W ten sposób raczej uwielbiamy samych siebie, aniżeli Pana Boga. Kiedy stawiamy siebie i swoje sprawy, potrzeby, swoje życie wyżej od tego, czego oczekuje od nas Jezus. On się dla nas poświęcił i my powinniśmy się poświęcić dla Niego.
Wiem, że to brzmi jak herezja jakaś w dzisiejszym świecie nowoczesnym, gdzie wszyscy żyją dla samych siebie, dla wygód. Nikt nie myśli o żadnym poświęceniu. To jest jakiś ciemnogród nawet dla niektórych. Ale tak naucza Słowo Boże. Wtedy wielu spośród tego tłumu, słysząc słowo, które on powiedział, mówiło, że on jest naprawdę tym prorokiem, który jest zapowiedziany. Ale inni mówili, że to nie może być Mesjasz, no bo przecież Mesjasz nie przyjdzie z Galilei, tak? Więc no, koronny ich argument, który podnosili już wcześniej, że no okej, cuda czyni, pięknie mówi, niesamowicie, nikt przed nim tak nigdy nie nauczał, ani takich rzeczy nie robił, które są dowodem, teoretycznie przynajmniej dowodem na to, że jest Mesjaszem, no ale hola, chwila, moment. No przecież on nie jest z Betlejemu, tylko jest z Galilei, z ciemnogrodu galilejskiego, z krainy pogan i ciemności, tak nazywano wtedy Galileję, Galileją pogan. Natomiast ci prawdziwi Żydzi, religijni, prawomyślni, żyli w okolicach Jerozolimy, czyli w pokoleniu Beniamina, czyli w Judei, inaczej mówiąc. No i koncentrowali się wokół świątyni, która była ich religijną stolicą. No a Jezus nie pochodził, tak jak prorocy zapowiadali, z Betlejemu, tylko z Nazaretu. Tak się wydawało tym ludziom. Nie zadali sobie trudu, żeby to sprawdzić. Po prostu mieli swoje przekonania i chcieli, żeby Jezus potwierdził tylko ich przekonania, a nie zmieniać swoje myślenie, zmieniać swoje przekonania, które to jest bolesny proces, tak, żeby zmienić swoje myślenie. Ja myślę coś na jakiś temat i teraz muszę zmienić swoje myślenie. Jest to bardzo bolesne. Stał się więc rozłam. Niektórzy chcieli go pojmać. Ta straż świątynna, kiedy wrócili do arcykapłanów z pustymi rękami. No i zobaczmy, jakie argumenty podnoszą arcykapłani, bo ci słudzy mówią, żaden człowiek nigdy nie przemawiał, czyli zrobiło to na nich wrażenie, to jak on przemawiał, jak nauczał, co czynił. Natomiast arcykapłani stale podpierali się tym samym paradygmatem, że my tu stanowimy prawo, my tu stanowimy autorytet, nas należy słuchać, my wiemy lepiej. A wy, motłoch, który zanim poszedł albo uwierzył w niego, jest nieuczony, niewykształcony, nic nie wie. No, co nam to przypomina? Dzisiejsze czasy też. Księża wiedzą lepiej. Wiedzą wszystko najlepiej. Natomiast jeżeli ktoś czyta Pismo Święte, no to może być na co najwyżej jakimś heretykiem. No bo wiadomo, nie skończył studiów odpowiednich, seminarium duchownego, jest człowiekiem niewykształconym i no w zasadzie może źle to wszystko zrozumieć. Ale widzicie, ja nie interpretuję Biblii, ja ją po prostu czytam. Czytam i pokazuję, co się stało. I chciałbym, żeby tak wszyscy czytali, nie interpretowali, tylko po prostu czytali Słowo Boże, a ono samo poprowadzi nas ku prawdzie. I odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy uwierzył w niego ktoś z przywódców lub z faryzeuszów, czy tam arcykapłanów? No skoro myśmy nie uwierzyli, a jesteśmy autorytetem religijnym, no to jakim prawem wy wierzycie? Czyli stawiali siebie wyżej od Boga i od Bożego Słowa, które wygłaszał Jezus. Ale znalazł się pomiędzy nimi jeden mądry i odpowiedzialny człowiek, Nikodem, pamiętamy go z trzeciego rozdziału, jego rozmowę z Jezusem, w której Jezus powiedział mu, że musisz się na nowo narodzić. Widać, że Nikodem w końcu zrozumiał, o co w tym chodzi i tutaj wygląda na już człowieka nowonarodzonego, który odpowiada tym, ponieważ on należał do tej najwyższej rady, tego Sanhedrynu żydowskiego, więc odpowiedział im, że skoro jesteśmy tacy prawomyślni, wykształceni, uczeni, to przestrzegajmy też tego, a nasze prawo nakazuje, żeby człowieka najpierw zbadać, przesłuchać, posłuchać jego wyjaśnień, zbadać, co on czyni, a dopiero potem wydawać osądy, to byłoby okej. No ale widzicie, nie spotkał się ze zrozumieniem, tylko spotkał się z hejtem, z agresją z tamtej strony, no bo arcykapłani i Żydzi i faryzeusze nie mieli zamiaru zmieniać swojego myślenia. Oni chcieli zmienić Jezusa. No a skoro się go nie da zmienić, to trzeba go zabić.
No i dlatego nie posłuchali Nikodema, tylko odrzekli mu, że właściwie w taki obelżywy dosyć sposób, czyli ty jesteś z Galilei, w tamtych czasach była to obelga, zwłaszcza w stosunku do takiego no, czcigodnego człowieka, nauczyciela religii, jakim był Nikodem. Tak, że co, ty jesteś, nie znasz prawa, nie wiesz, że z Galilei nie pochodzi żaden prorok, przecież zbadaj pisma, to wszystko jest w pismach, powinieneś to wiedzieć, skoro jesteś taki uczony. Oczywiście pisma mówiły o tym, że prorok, Mesjasz, który zbawi Izraela, przyjdzie z Betlejemu, będzie, pocznie się, czy urodzi się w Betlejemie. Natomiast, tak mówię, oni nie zbadali tego, bo gdyby zadali sobie trud, żeby to rzeczywiście zbadać, żeby się pochylić nad tymi pismami, pochylić nad Jezusem, Jego nauką i rozkminić to wszystko dokładnie, no to doszliby do tego, że Jezus jest jednak urodzony w Betlejemie. Tylko oni nie chcieli do tego dojść. Nie chcieli studiować Słowa Bożego, pochylać nad Nim, rozważać, tak my to w tej chwili robimy. Mam nadzieję, że wy też będziecie to sami robić. Ja tylko pokazuję wam drogę, jak to można robić i że to nie prowadzi do zwiedzenia, tylko to prowadzi do poznania prawdy, do poznania Jezusa, do poznania Boga. I tego wam życzę w tym nadchodzącym roku, bo ten stary rok się za chwilę kończy. Błogosławieństwa wam życzę Bożego i zbawienia, wielkiego zbawienia. Nie zgardźcie, nie zlekceważcie tego wielkiego zbawienia, jakie jest w słowach tej księgi, świętej księgi. Błogosławię was i szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?